Cześć, witajcie. Pierwsze spojrzenie będzie na nowe narzędzie. Nie powiem wam jeszcze jakie. Zobaczymy, jak odpakujemy. Tylko nożyk jakiś muszę zorganizować. Stentusa sobie wezmę. Taki mały, sympatyczny nożyk. Taka akcja jest. Dobra. Co tutaj jest? Faktura? Nie, dokument dostawy. OK. Jeszcze nie mówimy, co to jest, ale już, no moment. Moment. Odpakujemy i wszystko się dowiemy. Co my tutaj mamy? Wypełnienie. Wypełnienie. Bateryjki. Dwie duże. Bo mi się duże skończyły. I mam potrzebę mieć dwie nowe. A tutaj mamy. Dobra, pokazuję. Rotary Hammer. I fajna rzecz. W dwóch walizkach to mają, ale numer. Odpylanie. Takie rzeczy. Pierwsze spojrzenie na takie, moi drodzy, narzędzia, bo to jest nowość. Bo to jest nowość na kanale. No, muszę pokazać, no bo jak robimy to po naszemu, to trzeba tak otworzyć, pokazać, jak wygląda nówka. I tak to robią, gdzieś tam widziałem. Wyciągamy. Urządzenie. No to se jest urządzenie. To nie jest mała, biedna osiemnastka, tylko to se jest 36. Futerko SDS. Wszystko usmarowane jak nigdy. No tak ma być, nie? Aha, tu się przekręca i działa. I nie wyleci już. Wydłuża nam to troszeczkę urządzenie. No tak jest, no. Chce się mieć wymienne futerko. Bo się nigdy nie miało. Teraz mogę wiercić albo jedną, albo drugą wersją, no nie? Stryk. I pstryk. To jest jeszcze dłuższe. Ale fajnie, można mieć jedną wiertarę i wiercić sobie tam wiertłami, powiedzmy, bez udaru na przykład, nie? Jeżeli jest taka potrzeba, ale cały czas korzystając z odpylania wiertła walcowe, nie? Nie na SDS. Takie rzeczy. Co my tutaj mamy? Szmatkę dają jeszcze w zestawie. To i fajnie. Na chwilę będzie. I jest pręt plastikowy, ogranicznik, instrukcja, no, żeby nie było, że od razu do kosza wyrzuciłem, to ją zostawię na chwilę. I może sobie odpakujemy jeszcze jedną bateryjkę, bo byśmy zobaczyli, jak to urządzenie z taką większą bateryjką sobie wygląda, bo to jest duża bateria. Druga kamera też musi widzieć. Wow, ale czemu to z udarem? Czy to pójdzie z udarem tutaj? Nie, wyłączony udar jest.
Więc jeżeli wiercimy na tym futerku, no to z wyłączonym udarem. Tu jest antywibracja. Już. Fajna rzecz. I sympatyczna. Odłóżmy to na chwilę. Zobaczmy teraz tu. Ale fajnie, że jest odpylanie w normalnej walizce i tak dalej, bo poprzednie miałem urządzenie w pudle, nie, bo się to nie mieściło i tam cuda na kiju. Dobra, i tutaj odpylanie, moi drodzy, taka akcja, że ono nie ma silnika. Bardzo lekka rzecz. I pewnie tańsza niż silnikiem. Takie rzeczy. Trzeba to przetestować, ja nie mam gdzie wiercić teraz, bo same płytki. No będziemy testować. Pstryk. No i ono wykorzystuje nam chłodzenie wiertarki. Tak to wygląda w całości. Spore se to jest. Co nie? Ale mówimy o 36-woltowej wiertareczce z wymiennym futerkiem, bo tutaj teraz mamy założone akurat stalowe futerko i dużej baterii. Bo to se jest ósemeczka, ale na 36V to jest czwóreczka. Bo ona tam ma razy dwa, jeżeli chodzi o 18-woltowe urządzenia, narzędzia. Dobra, moi drodzy, tyle. Pierwsze spojrzenie, żeby nie było, że nie pokażę od razu. Nie lubię się strasznie jakoś chwalić, ale taki kanał, taka specyfika, gdzie rozmawiamy, pokazujemy narzędzia. Jak będziecie mieć jakieś pytania, to koniecznie w komentarzach. Może się uda coś odpowiedzieć, może kto inny już ma jakieś doświadczenia. Ja najpierw muszę sobie to porządnie przetestować, powiercić, a potem będziemy dyskutować o tym urządzeniu. A, widzicie, no i już wszystko wiem. Spust, nie? Cyk, zjeżdża. Tutaj mamy możliwość też doregulowania w odpowiedni sposób, bo ja mogę mieć króciutkie wiertełko i chcieć pracować tylko tu, nie? Mogę mieć wiertełko długie, ale chcieć pracować tylko kawałek, więc mam takie możliwości. Tu jest regulacja odległości, głębokości wiercenia. Fajne to jest, bo jak wiercę pod kołki, to wiercę za tam centymetr więcej czy pół centa więcej. Wystarczy mi, nie? Koniec. Nic więcej. Jak mam krótsze wiertło, albo wersję wiertarki ze stałym futerkiem, no nie, na SDS Plus, no to wtedy mogę ustalić sobie do krótszego wiertła odległość, no i nawet tam bardzo króciutkim wiertłem pracować sprawnie, żeby mi to ogarniało. Tyle, moi drodzy. Tyle w tym filmie z mojej strony. Życzę Wam, jak zwykle, miłej pracy. I widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, hej! Jeszcze jedna rzecz, bo se pooglądałem trochę więcej i muszę, bo się uduszę. Z tyłu na urządzeniu panel kontrolny, malutki. Urządzenie, moi drodzy, ma dwa biegi, dwie prędkości. Na maksa i połóweczka. Super miękki start. Mało tego, po przytrzymaniu przycisku A, nie pokazuję szczegółów dzisiaj, jestem w stanie sobie uruchomić autostop. Mruga mi tam na niebiesko autostop, więc teraz wywierciłem, powiedzmy, w zależności jaki tam głęboki otwór, i on już zapamiętał czas wiercenia w tym samym materiale. Nie? Świetna rzecz. Mało tego, przytrzymuję znowu i wyłączę. Jeszcze jedna funkcja. Bardziej to będziemy o tym, wiecie, mówić, jak już będę miał po testach urządzenie, ale muszę Wam to pokazać, bo mnie to po prostu mega, nie? Czerwone. Mruga. Zielone. Bo jest na prosto, nie? I tutaj też.
i prosto. Więc fajnie jestem w stanie sobie szybko, mniej więcej jak jakieś przebicie robię, czy jakiś dłuższy otwór, ustawić do poziomu czy do pionu. Bardzo ciekawa, fajna funkcja, która będzie testowana. Trzymajcie się, hej!